A my, proszę Państwa, rozpoczynamy potrójne espresso od powitania gości. Pan Robert Winnicki, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Krzysztof, Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, poseł. Dzień dobry, witam, panie pośle. Witam, panie redaktorze. I pan senator Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. No panowie, dzisiaj 15 lipca, rocznica, oczywiście rocznica zwycięstwa pod Grunwaldem, konstytuowanego takiego elementu w pamięci Polaków, ale też w naszej świadomości narodowej. No, pokonaliśmy potężny zakon krzyżacki u szczytu swojej potęgi, co nas prowadzi do pytania o Abramsy, które wczoraj w Wigilię rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego, zakup 250 najnowocześniejszych wozów bojowych ogłosił rząd. Pan Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, jak panowie się na to zapatrują? 23 miliardy na to pójdą. Wie pan, gdyby ogłoszono ten zakup jeszcze dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, to bym powiedział tylko, że bzdura i przeszedł nad tym, nad porządkiem dziennym, bo nie można, znaczy według mnie oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. W kraju, w którym od kilkunastu lat budujemy kompetencje do remontów i do modernizacji Leopardów i te kompetencje nabyliśmy i pracownicy w naszych zakładach wojskowych właśnie są już naprawdę dobrze wyszkolonymi, żeby te obsługiwać te czołgi. Możemy wziąć udział w produkcji przynajmniej elementów do Leoparda 7, to my teraz kupujemy sobie Abramsy, czołgi, których w ogóle nie znamy, czyli będziemy znowu od podstaw uczyli się kompetencji na te czołgi, jeszcze nie wiadomo, co to właściwie jest za czołgi, bo jak państwo widzicie, Abramsy w Europie nikt ich nie używa. Żadne państwo, każde ma swoje lub właśnie Leopardy. Sprzedawane są na Bliski Wschód, do Afryki i używa je armia amerykańska. No to jest bzdura. Ale Abramsy kupiliśmy po Lex TVN. I mi tutaj śmierdzi dealem politycznym po prostu, panie redaktorze, że jest to zapłata dla Amerykanów za to, żeby może pozwolili jednak odkupić rządzącym telewizję TVN. No cóż, czy to jest przypadek, że po pokazaniu nam ustawy Lex TVN nagle wydajemy miliardy złotych na zakup sprzętu wojskowego, na którym nigdy nie jeździliśmy, na którym nigdy nie walczyliśmy, na którym nigdy nie ćwiczyliśmy. Przypadek? Nie sądzę. Tak no mówią właśnie prezenterzy rosyjskiej telewizji, Robert Winnicki. Przypadek? Nie przypadek i rzeczywiście Abramsy mają zasłonić TVN. Znaczy, to gdyby, ja odwrotnie niż pan poseł Łącki powiem, że gdyby był ten jeszcze jakiś szerszy plan, to ja bym się ucieszył nawet może, że jest coś więcej w tym wszystkim. Ja się obawiam, że żadnego planu tutaj niestety nie ma. To znaczy, PiS rządzi 6 lat, a wartość bojowa Wojska Polskiego wzrosła w stopniu niewielkim lub żadnym. Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że nie ma cały czas kompleksowego pomysłu na to, jak zrobić silną polską armię. W polskiej grupie zbrojeniowej co rok, prorok zmieniają się zarządy, zmieniają się prezesi spółek, zmieniają się kolejne obsady. Nie ma żadnego planu, harmonogramu uzbrojenia armii, który rzeczywiście byłby kompleksowy. Nie wiemy, czy w ogóle będzie do tego jakiś offset. Kupujemy nie tylko Abramsy, ale kupujemy F-35, co do których nie mamy sprzętu, śrubki nie możemy wymienić. Pamięta pan, panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo, że za czasów, kiedy armią dowodził minister Siemoniak, to całość sił bojowych polskiego wojska mogła się zmieścić na Stadionie Narodowym, bo to było... No i teraz... No i co, teraz jest tak samo? Teraz jest stadion i pół boiska szkolnego, no jeśli cokolwiek się poprawiło. No z całym szacunkiem, szanowni państwo. Znaczy... Nie ma żadnego przełomu i nie widać żadnego przełomu od tych 6 lat, mimo dużych wydatków wojskowych. Mimo, że Polska poczynia duże wydatki wojskowe. Mhm. Ja nie widzę, w jaki sposób te Abramsy są zintegrowane z jakimś całościowym rozwojem polskiej armii. Po prostu tego cały czas nie ma. A myślałem, że będzie pan jednak... wspierał obronność Polski ja jako bardzo mocno narodowiec Polski. Ja tu widzę, że
Ostatnie zdanie, panie redaktorze. Dziwne stanowisko. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Nie, panie redaktorze, jedno zdanie jeszcze. Generał Różański napisał kuriozalny wpis na Twitterze, który dzisiaj z rana skrytykowałem, mówiąc o tym, że tutaj wydatki na czołgi, a gdzie na edukację, ochronę zdrowia czy transformację... Szpitale, żłobki... To jest kuriozalny wpis, zwłaszcza jak na generała, bo wydatki wojskowe trzeba ponosić i trzeba ponosić duże wydatki wojskowe. Tylko powtarzam, ja nie widzę w tych wydatkach wojskowych, które ponosi PiS, planu, ładu i składu. Ja jestem za dużymi nakładami na armię, jestem za nowoczesnym sprzętem. Tylko tu nie widać u planu, tylko ładu akurat i składu. Nie w tym przypadku. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Jest w tym plan i jakiś sens, czy nie ma? No my od kilku lat zwiększamy nakłady na obronność. Jesteśmy tym krajem, który wypełnia wszystkie współczynniki nakładów, jakie są przewidziane w Pakcie Północnoatlantyckim. Postawiliśmy na sprzęt amerykański, bo tak jak pan poseł Robert Winnicki powiedział, kupiliśmy samoloty F-35, wcześniej kupiliśmy rakiety, dzisiaj kupujemy amerykańskie czołgi. Ja się dziwię w ogóle tutaj panu posłowi z Platformy Obywatelskiej, że zakup amerykańskiego sprzętu powiązał z funkcjonowaniem telewizji TVN. No, panie pośle, no, trzymajmy się jakichś zasad. Zakup takich czołgów to są wielomiesięczne, ale nawet bym powiedział wieloletnie negocjacje, które się toczą między państwami. Natomiast kwestia doprecyzowania przepisów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie TVN-u, no to jest kwestia ostatnich, bym powiedział, dni czy kilkunastu dni. No oczywiście ze wszystkiego można zrobić politykę, można ze wszystkiego wszystko skrytykować. Mówienie o czołgach Leopardach, o których mówił pan poseł, no pamiętajmy, że to były używane czołgi, które armia niemiecka nam tutaj odstępowała, albo tam kupywaliśmy je za niewielkie pieniądze. To jest zupełnie inna technologia i dziwię się, że dzisiaj krytykujecie państwo zakup najnowocześniejszego sprzętu. No, samoloty F-35, no to jest już w ogóle, nie ma nic nowocześniejszego, co Amerykanie sprzedają, bo oczywiście mają też lepszy sprzęt. Panie senatorze, można... Nie sprzedają zagranicznym kontrahentom, natomiast no, my kupujemy najlepszy sprzęt wojskowy, który dzisiaj możemy kupić, żeby właśnie było bezpieczeństwo dla Polski, bo faktycznie za naszą wschodnią granicą no gotuje się, tak? No co mamy kupywać? Rosyjskie migi, panie pośle? Nie, bardzo dobre pytanie. Panowie, kończymy tematy obronne. Zapyta, przechodzimy płynnie. Jedno zdanie, mówię, panie redaktorze. Jedno zdanie. No dobrze pan senator mówił, że zakup takiego sprzętu to są wielomiesięczne czy wieloletnie negocjacje. Słyszał pan cokolwiek o tych negocjacjach, o zakup Abramsów? Wyskoczyli no, jak Filip z konopi, a wszystkie negocjacje do tej pory, jakie były ze sprzętem, są zawsze ujawniane w prasie branżowej i zawsze o tym wiadomo. Kupujecie Abramsy, przed chwilą kupiliście od Turków, kupiliście bezzałogowce. Te bezzałogowce nie będą mogły za cholerę współpracować z Abramsami, chociażby dlatego, że mają linka chińskiego. Nie będą mogły współpracować z F-35. Kupujecie to tylko na zasadzie polityki. Chcecie mieć lepsze stosunki z Turcją albo po naszych widzów, którzy przyglądają się tej dyskusji i są zainteresowani polskimi zakupami obronnymi. Polecam lektury chociażby na portalu Telewizji Republika, gdzie dość szczegółowo wyjaśniamy, dlaczego te Abramsy są, do czego będą służyć i w jaki sposób będą działać. A my, proszę państwa, zmieniamy temat, ale nie za bardzo. Bo... Panie redaktorze, no panie pośle, przecież pan wie, że tutaj mówimy o bezpieczeństwie narodowym. Jest tajemnica. No i nikt nie w prasie nie mówi, że się kupuje samolotów, tak? No, pan poseł doskonale wszystko wie. Od lat mówiono, że będziemy kupowali F-35. A nie na to, że się negocjuje. No to pan nawet jakiś kontrakt z firmą niezwiązany z obronnością, jeden kontrahent z drugim negocjuje, to jest jakaś poufność, a co dopiero o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Zwłaszcza, że one są bardzo mocno podłączone do strategicznych rozwiązań. Panowie... Problem jest taki, panie senatorze, że to jest plan również na wygaszanie polskiej zbrojeniówki. Znaczy my... Ale panie pośle, przecież pan ma świadomość tego typu, że jeżeli my kupujemy... ...własne myśli techniczne w tym momencie. Jeszcze jedno zdanie. No panie pośle, do pana posła Roberta Winnickiego. No przecież my nie produkujemy samolotów. No więc...
samoloty F-35, bo po prostu Polska takich samolotów nie produkuje, ani nic podobnego. Ale ma kompetencje do produkcji czołgów. To, co ja z przykrością zauważam, panowie, jeżeli mogę podsumować tę dyskusję, to jest brak merytorycznych argumentów, bo szpitale, żłobki, to jak słusznie pan Winnicki powiedział, nie jest argument na to, by nie kupować broni. Nie. TVN to jest, przepraszam, ale mocna hiperbola, która nie ma pokrycia w faktach. Fakty są takie, że polskie wojsko zwiąże się sprzętowo, z procedurami, z najpotężniejszą w tej chwili armią krajów zachodnich, bo z całym szacunkiem, ani armia niemiecka. Pan pamięta sytuację, kiedy armia niemiecka jechała na manewry do Norwegii bodajże i tam żołnierze nie mieli karabinów, więc kupili kije od szczotek, okręcili je taką taśmą czarną i kiedy trzeba było strzelać, robili ta. Armia niemiecka. Armia włoska pominę, bardzo dobre może sprzętowo, ale jednak niezbyt liczne. Tutaj uwiążemy się z armią amerykańską. Panowie, wojsko jest o tyle ciekawe. Proponuję, żebyśmy zakończyli ten temat. Czy pan mnie słyszy? Dziękuję bardzo. Kończymy temat wojska, chociaż troszkę w nim zostajemy, bo Grom był taką wizytówką polskiego wojska. No i pułkownik Gromu Dariusz Z zdecydował się powiedzieć wszystko, co wie na temat Sławomira Nowaka. Komentarz, bo pewnie wydarzenia wszystkie pan zna. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Ja nie będę tego komentował. Już mówiłem raz u pana na antenie, że poczekam, aż wreszcie prokurator złoży akt oskarżenia. Niech wyłoży ten akt oskarżenia, zobaczymy i wtedy będę komentował. Na razie według polskiego prawa jest domniemanie niewinności. Póki nie będzie orzeczenia sądowego, pan Sławomir Nowak jest człowiekiem niewinnym. A dołożył się pan do tej zrzutki na 1 000 000 złotych dla Nowaka? Nie, bo ja nie znałem pana Nowaka, my nie jesteśmy znajomymi, w ogóle się nie znamy. Ja myślę, że się dołożyli ci, tak jak mówiłem, którzy się znają, którzy go znali i są przekonani o tym, że jest człowiekiem niewinnym. Hanna Gronkiewicz zainwestowała 500 zł w to. To jest chyba na więcej ją nie stać. Może tyle wystarczyło, może aż tylu ma znajomych. Mhm. Robert Winnicki. Sprawa Nowaka. Jak pan widzi tą sprawę w kontekście no tego, co działo się w czasach Platformy Obywatelskiej w Polsce? No, był to rząd swój dla swojego po swoje, więc tutaj nic dziwnego. Dziwi mnie tylko, że po 6 latach dopiero rządów PiS udało się Sławomira Nowaka zatrzymać. To świadczy o słabości tak naprawdę. Była mowa o tym, jak wiele afer było za czasów Platformy Obywatelskiej, a to rozliczanie idzie strasznie opornie. Zresztą co tu się dziwić, chciałem złożyć wniosek w poprzednim Sejmie, w poprzedniej kadencji o Trybunał Stanu dla Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza, to żadni posłowie PiS-u nie chcieli mi się podpisać. I ja tutaj, szczerze powiedziawszy, widzę Sławomira Nowaka jako szczytek, wierzchołek góry lodowej, bo ta góra nigdy się nie wynurzyła, mimo że PiS posiada pełnię władzy od 6 lat. Także jestem rozczarowany, że tylko Nowak i dopiero teraz. A jeśli mam jeszcze chwilę czasu, to tylko dokończę. Jestem za tym, żeby współpracować z armią amerykańską. Problem polega na tym, że ta współpraca dzisiaj wygląda tak, że nie mamy transferu technologii do Polski, tylko mamy zakupy drogich zabawek. My nie wzmacniamy się jako nasze wojsko sprzętowo, tylko wzmacniamy gospodarkę amerykańską. Póki co tymi wszystkimi zakupami. I to jest realny problem. Bo pytanie, czy w proporcjonalny sposób wzmacniamy własną obronność. Oczywiście 500 zł na fundusz, 1 000 000 złotych dla kaucji dla Sławomira Nowaka dała Małgorzata Kidawa-Błońska. Przeznaczyła, pożyczyła. Tu państwo możecie dowolnie wybrać słowa. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. To, co wychodzi w tej chwili ze sprawy Nowaka. Myśli pan, że pogrąży Donalda Tuska? Ja oczywiście szczegółów tej sprawy nie znam, mam tylko takie informacje z mediów, jak wszyscy. Natomiast jest jedna rzecz. Jeżeli sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie pana Sławomira Nowaka, czy Sławomira N., już nie wiem, jak tam się to powinno mówić. I kolejne sądy w różnych składach sędziowskich podtrzymują to. To znaczy, że sędziowie przedstawione
materiał dowodowy przez prokuraturę uznają za wysoce prawdopodobny. No i będziemy czekali tutaj, zgadzam się z panem posłem z Platformy Obywatelskiej, będziemy czekali na rozstrzygnięcie sądowe. Z tego co wiem, to sprawa jest bardzo skomplikowana, bo przecież dotyczy także działalności pana Sławomira N., także poza granicami Polski, to co robił na Ukrainie. A teraz wczorajszy temat, Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj Bartłomiej Sochański, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powiedział: takie ingerencje nie mogą naruszać unijnej i traktatowej zasady przekazania kompetencji, według której organy Unii mają tylko tyle władzy, ile im państwo członkowskie przekazało. Chodzi tutaj o twórczość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który a to każe nam zawiesić pracę w kopalni węgla, a to zawiesza Izbę Dyscyplinarną. Platforma Obywatelska stawia się tutaj po stronie europejskich organów, moim zdaniem dość bezkrytycznie, ale czy z tym tą opinią zgadza się pan poseł Artur Łącki? Oczywiście, że zgadzam z tą opinią. Pan, dla mnie Trybunał Konstytucyjny, to ja mam bardzo krytyczne zdanie o Trybunale pani Julii Przyłębskiej. A skąd to sformułowanie? To przepraszam, bo pan użył sformułowania, które jest elementem wojny informacyjnej. To skąd ono się wzięło? Dlaczego ten Trybunał jest Trybunałem Julii Przyłębskiej? Magister jeszcze tam trzeba dodać, a poprzedni nie był Trybunałem sędziego Rzeplińskiego. Nie dodaję magistrem, jest Trybunałem pani prezes, jak pan woli, Julii Przyłębskiej, bo ona jest tam szefową. Ale dlaczego mam krytyczne zdanie o tym? Dlatego, że nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, tylko jest Trybunałem, który ma za zadanie sankcjonować wszystkie działania rządu tego i to robi. I to nie jest niezależny sąd, tylko jest to zwykły sąd partyjny, który właśnie sankcjonuje wszystkie sprawy. Po drugie... Ale łamie przepisy w tym zakresie, czy nie? Wydaje mi się, że nie przestrzega tego, do czego się zgodziliśmy, czyli nie przestrzega traktatu brukselskiego, który, przepraszam, lizbońskiego, który podpisał pan prezydent Kaczyński, bo wchodząc do Unii Europejskiej zrzekliśmy się pewnych swoich prerogatyw państwowych na rzecz właśnie tej Unii Europejskiej. I zrzekliśmy się również prerogatyw w zakresie sądownictwa, szanowny panie pośle? Myślę, że zrzekliśmy się na tych prerogatyw na rzecz sądownictwa, którego wtedy nie było akurat w naszym ustawodawstwie. Bo wtedy nie było żadnej Izby Dyscyplinarnej. Wymyślił sobie ją PiS, więc problem jest. Ja mam krytyczne zdanie o Trybunale Konstytucyjnym. Wydaje mi się, że w tym sporze rację ma TSUE, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, i przy tym zostanę. Dajmy w takim razie głos Robertowi Winnickiemu z Konfederacji. Proszę państwa, no, ja miałem krytyczne zdanie, mam zresztą krytyczne zdanie o Trybunale, jego tempie, jego pracy, chociażby pod przewodnictwem pani Przyłębskiej. Miałem bardzo krytyczne zdanie o Trybunale pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego. To nie zmienia faktu, że wyroki Trybunału są wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Po prostu taka jest rzeczywistość w Polsce, bo gdybyśmy się bawili tutaj znowu w dochodzenie tego, który sędzia został jak wybrany, no to państwo w Platformie już zaczęli ten serial w 2015 roku i trzeba by było kwestionować legalność od 2015 roku przed tym, jak PiS objął władzę. No i może trzeba. No to trzeba zresetować konstytucyjnie całość sądownictwa w Polsce, jak żeśmy zaproponowali w zeszłym roku w 27 tezach konstytucyjnych Krzysztofa Bosaka. Natomiast, szanowni państwo, od 1993 roku, od traktatu z Maastricht, Unia Europejska jest twór, który zmierza w stronę federalnego superpaństwa. To było jasne w 2003 roku, to było jasne w momencie, kiedy Tusk z Kaczyńskim forsowali traktat lizboński w Polsce, to było jasne w ubiegłym roku, kiedy Mateusz Morawiecki kapitulował w sprawie praworządności energetyki polskiej na forum Unii Europejskiej i zgadzał się na poszerzenie jej kompetencji. Natomiast co to powoduje? To powoduje, że w Polsce najwyższą władzą jest konstytucja i to powoduje konflikt między polską konstytucją a dążeniami eurokratów. No ja oczywiście opowiadam się za tym, żeby bronić nawet tak niedoskonałej konstytucji, jaka obowiązuje, i bronić polskiej suwerenności. I tutaj tak naprawdę polityka jest ważniejsza niż prawo, to znaczy czego my chcemy. Czy chcemy się dalej, tak jak tego chcą i to robią Kaczyński, Tusk, Morawiecki od 20 lat,
wtapiać się w projekt federalny Europy, czy chcemy jednak bronić suwerenności. Ten konflikt, to napięcie będzie narastało. Im bardziej kolejne rządy będą kapitulować przed Unią Europejską, tak jak to było zrobione przy traktacie lizbońskim, tak jak było to zrobione w ubiegłym roku na szczytach unijnych. Tak to wygląda. Od strony prawa pewnie wygląda to troszkę inaczej. Krzysztof Brus, senator Prawa i Sprawiedliwości. Gdybyśmy nie kapitulowali, panie... Gdybyśmy skapitulowali, panie pośle Winnicki, to byśmy pewnie nie mieli tych problemów, które mamy dzisiaj z Unią Europejską. Polska zażarcie walczy o swoją pozycję w Unii Europejskiej. Likwiduje energetykę. Polska zażarcie walczy o swoją pozycję w Unii Europejskiej. Stąd bo mamy wiele problemów w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej czy w TSUE. Ale tutaj jest jakby bardziej poważniejszy problem. Bardzo celna uwaga była dzisiaj czy wczoraj wieczorem pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że ci wszyscy, którzy bronią konstytucji, którzy protestowali po całej Polsce, krzyczyli konstytucja, konstytucja, dzisiaj uważają, że konstytucja polska jest mniej ważna. Najważniejsze jest jakieś prawo Unii Europejskiej. No każdy student prawa już na pierwszym roku ma świadomość tego typu, bo jest tego uczony, bo tak to wynika z przepisów każdego kraju, że najważniejszym aktem prawnym w danym państwie jest konstytucja. Wszystkie inne akty prawne, w tym także umowy międzynarodowe ratyfikowane przez dany kraj, są podrzędne w stosunku do konstytucji. I to powiedział, bo też dzisiaj, już nie pamiętam, który z polityków, chyba pan minister Kalata, powiedział, że wyciągnął taką wypowiedź pana ówczesnego marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, który powiedział, jak najbardziej konstytucja jest najwyższym aktem prawnym i Trybunał Konstytucyjny ma prawo badać zgodność przepisów Unii Europejskiej z polską konstytucją. Rok 11 lat temu Grzegorz Schetyna, ówczesny marszałek Sejmu. No co się zmieniło? No zmienił się marszałek Sejmu, zmienił się opcja rządząca, zmienił się skład Trybunału Konstytucyjnego i już dzisiaj Platforma Obywatelska mówi, że najważniejsze jest mityczne prawo Unii Europejskiej. A tak z punktu widzenia formalno-prawnego, no mamy do czynienia ze środkiem zabezpieczającym, które wydała ta sama wiceprezes, która próbowała nam zablokować funkcjonowanie Turowa. Bezsensowne, całkowicie nierealne, bo każdy, kto zna podstawy funkcjonowania kopalni, wie, że kopalni nie można zamknąć z dnia na dzień, a orzeczenie tej pani no było... Panie senatorze, pozostajemy w takim razie w świecie... Traci pracę. Pozostajemy w świecie łacińskich sentencji. Jeżeli mówimy o czołgach, to si vis pacem, para bellum. Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, bądź gotów. A jeżeli chodzi o działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to łacińskim słowem, które zyskało popularność w ostatnich dniach, jest ultra vires, działanie poza granicami kompetencji. I pięknie dziękujemy panom. Krzysztof Mróz, senator Prawo i Sprawiedliwości, dziękuję. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska i Robert Winnicki z Konfederacji. Życzymy panom miłego dnia i miejmy nadzieję, że zbliżają się wakacje sejmowe, kiedy wszyscy panowie będziecie mieć wreszcie wolne, a nie tylko Robert Winnicki będzie się z nami łączył z nadmorza i plaży. Trwają wakacje z Konfederacją, tak jest. Dziękujemy bardzo. To było Potrójne Espresso, a przed nami kolejna rozmowa. Jacek Liźniewicz, publicysta, będzie naszym gościem już za moment.